Co już wiemy po tym wczorajszym meczu? Że grałem bardzo dobrze w ataku. Grałem bardzo dobrze w obronie. Tylko za dużo błędów popełniamy, jeśli wyprowadzamy tą kontrę naszą, bo na pewno tych błędów znowu było za dużo, trzeba je wyeliminować. I nie potrafimy spokojnie tej naszej przewagi także do końca dowieść, bo tak było też trochę na tym turnieju w Czechach, gdzie mieliśmy 5-6 bramek przewagi, aż nagle 2-3 głupie błędy i znowu przewaga stopnia, tak samo było wczoraj, bo w drugiej połowie prowadziliśmy 8 bramkami. I później to pójdzie znowu do znowu trochę szalonej gry z naszej strony i było w pewnym momencie już 3 bramkami. Czyli nie wiecie jeszcze jednej podstawowej rzeczy, że mecz trwa 60 minut, a nie 46? Wiemy to dokładnie, bo to nie jest nasz pierwszy mecz piłkę ręczną, żebyśmy wiedzieli ile trwa mecz. To tak jakoś wyszło, trener nas po prostu to mówi, że jak mamy przewagę, że mamy grać dłużej, jeszcze bardziej dokładniej i do lepszej pozycji. No, były pozycje po prostu, no nie trafiliśmy. I dlatego to tak to wyszło, że nagle Białorusini z 8 zeszli na 3. Powiedzmy, jesteście profesjonalistami, na pewno potrafisz wymienić 2-3 zawodników z drużyny Arabii Saudyjskiej, którzy prezentują jakiś lepszy poziom, tych, którzy się wybijają. Po nazwiskach niestety chłopaków nie znam. A po numerach? Po numerach, oj, to też będzie ciężko, to bardziej to po pozycjach. Zasadniczo nie wiecie nic o tej drużynie. Znaczy, prawdę mówiąc, dopiero wczoraj widziałem ich pierwszy mecz. Wcześniej to nie przypominam sobie to, żebym widział to jakiś ich mecz. No ale to myślisz, że oni są w stanie cokolwiek zawiesić tam poprzeczkę trochę wyżej niż się tego wszyscy spodziewamy? Znaczy, przez pierwszą połowę z Słoweńcami to grali bardzo przyzwoicie, przegrali tylko 2 bramkami. Dopiero w drugiej połowie Słoweńcy zaczęli, to wiadomo, to grać jeszcze lepiej. I nagle chyba z 2 bramek zrobiło się w kilka minut 5-6, a skończyło się chyba dokładnie 10 bramkami.